i ruszyły. Argabes dobrze, tam również Empresso na czele, ale już na czele stawki w tej chwili galopuje Magoon, ale wyprzedza go Sunny Amber. Sunny Amber, Magoon, Salma na ostatniej pozycji w odstępie Argabes, a na przedostatniej Lolita Fata. Prowadzi Sunny Amber, na drugiej pozycji Magoon, na trzeciej Salman Al-Khalediyah, blisko jest Eli Fleur de Lis. Na czele niezmiennie Sunny Amber, na drugiej pozycji Magoon, po zewnętrznej Fleur, przy bandzie Salman, po zewnętrznej również Empresso, na końcu Lolita Fata, do celownika zostało 1000 metrów, prowadzi Sunny Amber KRF. Jest na czele nadal Magoon na drugiej pozycji, na trzeciej Salman, na czwartej Empresso, radem nie podąża za stawką Argabes, pozostałe można powiedzieć, że są względnie zgrupowane. Amber na czele, Magoon na drugiej pozycji, na trzecim miejscu Salman Al-Khalediyah, ale tam jest ciasno. I za chwilę wyjście na końcową prostą wyprowadza Sunny Amber, a tuż przy nim Magoon. I na razie ta para ma przewagę nad resztą stawki, 550 metrów do celownika. Sunny Amber, Magoon przy bandzie Salman, po zewnętrznej Empresso i rozpoczyna chwili Chill Force, ale prowadzi Magoon i Sunny Amber razem. Te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki, choć niewielką. Na trzeciej pozycji Salman, na razie nadal Sunny Amber oraz Magoon. Na trzeciej pozycji Chill Force do celownika, 100 metrów do celownika i Chill Force swobodnie wyprzedza te konie. Jest na pierwszej pozycji, a tam walka tylko o drugie miejsce. Magoon jest drugi w celowniku. Albo Sunny Amber będzie krótko, następnie Salman, Lolita Fata i reszta.